Już jako mała dziewczynka zaczynająca swoją przygodę sportową, wiedziałam, że najlepsi sportowcy startując w zawodach międzynarodowych mają szansę wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego, jeśli tylko staną na najwyższym stopniu podium. Tych okazji sportowiec wcale nie ma tak wielu, bo faktycznie ten hymn jest odgrywany tylko na najważniejszych zawodach sportowych. Będąc młodym sportowcem, marzyłam o tym, żeby usłyszeć go specjalnie zagrany dla mnie, jak stoję na najwyższym stopniu podium. W trakcie swojej kariery miałam okazję kilka razy dostąpić tego zaszczytu. Zawsze to był moment bardzo wzruszający, zawsze bardzo podniosła chwila, którą trudno nazwać, bo jest to zawsze wtedy wielka ulga, że udało się zakończyć zawody z tak dobrym wynikiem, ale właśnie zawsze wielkie szczęście, duma z barw narodowych i ten moment, kiedy odgrywany jest ten hymn i zawsze, nawet jeśli nie na głos, to w duchu śpiewałam go ze łzami w oczach, oczywiście bardzo wzruszający moment. Jednym z takich ważnych momentów w kontekście śpiewania hymnu był dla mnie udział w uroczystościach rocznicowych na polskim cmentarzu na Monte Cassino, kiedy mając przed sobą te setki grobów polskich żołnierzy, mając obok siebie weteranów wojennych, śpiewałem razem z nimi ten hymn, mając poczucie takiej niezwykle silnej przynależności do tej wspólnoty. To dla mnie zawsze było przeżyciem głęboko emocjonalnym i takim budującym we mnie poczucie odpowiedzialności, że skoro oni byli dla tej Polski, także dla tego hymnu gotowi oddać wszystko, ja nie mogę tego dziedzictwa, które od nich przejmuję, zmarnować. Bo my, jako Polacy, myślę, niezależnie od różnic politycznych, generacyjnych, pod tym hymnem zawsze się podpisujemy, zawsze ten hymn z dumą śpiewamy. Piosenki towarzyszyły ludziom od samego początku zarania dziejów, a piosenki o charakterze hymnicznym pojawiały się zawsze, na przykład w czasach średniowiecza, no chociażby w czasie bitew, bądź przed bitwami, kiedy próbowały podnieść na duchu tych, którzy musieli walczyć. Same hymny, hymn z greckiego oznacza pieśń taką poważną, podniosłą, pojawiły się dopiero w końcu XVIII wieku, a tak naprawdę w wieku XIX. Hymny narodowe są rówieśnikami flagi, mają około 200-letnią tradycję, powstawały wówczas, kiedy powstawały państwa narodowe. Oczywiście ich historia może być dłuższa, często były śpiewane już wcześniej, ale symbolem stawały się właśnie w XIX wieku, bo nowo powstające państwa narodowe potrzebowały takich symboli. Pieśń Legionów Polskich została napisana między 16 a 19 lipca 1797 roku. Legiony zostały utworzone po trzecim rozbiorze dzięki staraniom polskich emigrantów pod przewodnictwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego, który zabiegał u władz rewolucyjnych Francji o zgodę na utworzenie polskich oddziałów do walki z Austrią. Francuski rząd skierował polskich oficerów do północnych Włoch, gdzie z Austriakami walczył konsul Napoleon Bonaparte. Na mocy porozumienia z rządem Republiki Lombardzkiej, satelickiego państwa utworzonego przez Napoleona, powołano Legiony Polskie, w skład których weszło 7 tysięcy żołnierzy, polskich emigrantów oraz jeńców i dezerterów z armii austriackiej. Była to bardzo zróżnicowana zbiorowość Polaków, składająca się z przedstawicieli różnych stanów społecznych, wywodzących się z różnych obszarów geograficznych dawnej Rzeczpospolitej. Wspólną cechą, która ich charakteryzowała, był głęboki patriotyzm i gotowość poświęcenia życia dla sprawy polskiej. Warto się w tym momencie naszej opowieści zatrzymać i przyjrzeć bliżej, kim byli ówcześni patrioci oraz jakie były uwarunkowania społeczno-kulturowe, które kształtowały ich świadomość narodową. Zacznijmy od tej kwestii polskiego patriotyzmu w nowoczesnej formie. On w gruncie rzeczy jest patriotyzmem
który będzie w całości oparty na hasłach nawiązujących do Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W związku z tym hasła równości ludzi będą dominowały w całym widzeniu ówczesnego człowieka. I to Polacy bardzo zgrabnie wykorzystają i również w celach propagandowych i będzie to jak gdyby główny element tej idei patriotycznej. Pojawią się hasła w przyszłości za naszą i waszą wolność już w XIX stuleciu, czyli jak gdyby przekonanie Polaków, że walcząc o wolność innych narodów, również walczą o własną wolność. I to będzie trwało i trwa do dzisiaj w ideale polskiego patriotyzmu. Autorem słów pieśni Legionów był Józef Wybicki, który dołączył do polskich oddziałów stacjonujących w Reggio nell'Emilia. Będąc pod wrażeniem patriotycznej atmosfery w mieście, ułożył pieśń z myślą o uroczystości, która miała poprzedzić wymarsz Legionów pod dowództwem generała Dąbrowskiego, udających się do Mediolanu na spotkanie z Napoleonem Bonaparte. Wtedy to utwór został wykonany po raz pierwszy przez samego autora. Wybicki jest takim przykładem człowieka, o którym się mówi geniusz jednej nocy. On nigdy by nie przeszedł chyba do historii, w ogóle nikt nie pamięta, co on napisał, chociaż napisał dużo. Kiedy przyjechał właśnie do Reggio Emilia, zobaczył polskie mundury, usłyszał polską mowę, usłyszał polskie piosenki, to nagle po prostu jego talent twórczy się wtedy ujawnił. Podobno w ciągu jednej nocy napisał właśnie tę piosenkę. Aczkolwiek ta piosenka, jak powstała, nie miała być hymnem. To miała być piosenka, która no jakby wspominała i zagrzewała do boju. Pierwsza zwrotka wyraża wiarę w odzyskanie niepodległości oraz trwanie narodu polskiego pomimo utraty państwa w wyniku rozbiorów. W liście z 12 października 1799 roku generał Karol Kniaziewicz pisał o zmianach wprowadzonych w tekście. Słowo umarła zastąpiono słowem zginęła, a wyrażenie moc wydarła zmieniono na przemoc wzięła. Uznano bowiem, że umieranie to proces naturalny, ginie się natomiast w walce, w wyniku agresji. Z kolei słowo przemoc podkreślało bardziej przekonująco okoliczności odebrania Polsce wolności przez zaborców. W dobie oświecenia identyfikowano pojęcia państwo i naród. Dlatego wielu uważało, że naród pozbawiony państwa przestaje być narodem. Dlatego myśl rzucona w słowach pieśni Legionów zrywała z tym poglądem na jednostronną przynależność bytu narodu do istnienia państwa. Przekonywało Polaków, ale i cały świat, że naród może istnieć nawet wówczas, jeżeli straci swój byt państwowy. Więc jest to zupełnie nowe spojrzenie. Wybicki odkrył, jak należy to nazwać. Jak należy nazwać to uczucie bycia Polakiem wszędzie, na całym świecie. I to się zawiera w 7 pierwszych słowach hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. I w zasadzie to my jest kwintesencją tych wielkich problemów, które w tym czasie były w Europie. On po prostu pokazywał, że my, Polacy, gdziekolwiek jesteśmy, a kiedy żyjemy, to tworzymy Polskę. I to my spowodowało, że tą piosenką tak zachwycili się inni, prawda? Ci, którzy także byli ciemiężeni. I tak to po raz pierwszy okazuje się, że nie ma kraju, który ma swoje granice, jest tylko wyobrażenie jakiejś dawnej Rzeczpospolitej w granicach z 1772 roku. Ale tak naprawdę to jest kraj taki wyśniony, to jest kraj mityczny. Ludzie ci zaczynają, siedząc na przykład we Włoszech, w Lombardii czy we Francji, ludzie ci zaczynają tworzyć sobie ten obraz wyśnionego kraju i ten patriotyzm rośnie. Mazurek Dąbrowskiego miał nietypową melodię jak na pieśń wojskową. Nie był marszem, lecz opierał się na łatwo wpadającej w ucho melodii tańca zwanego mazurem. Kompozycję niekiedy przypisywano błędnie Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu. Pomyłka wynikała z tego, że 28 kwietnia 1797 roku wysłał on generałowi Dąbrowskiemu skomponowany przez siebie Marsz dla Polskich Legionów,
utrzymany jednak w zupełnie innym, marszowym rytmie. Autor melodii Mazurka pozostaje anonimowy. Istnieje hipoteza, że w drugiej połowie XVIII wieku funkcjonowała w Polsce melodia popularna w kręgu kultury szlacheckiej i mieszczańskiej, która legła u podstaw konstrukcji linii melodycznej utworu. Być może została ona utrwalona w zegarze kurantowym gdańskiego zegarmistrza Franciszka Bellera, który to zegar mógł znajdować się w rodzinnym dworku Wybickich w Będominie. Ten trop wykorzystał Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. Melodia i słowa Mazurka błyskawicznie popłynęły przez ziemie polskie. Żołnierze bardzo szybko podchwycili pieśń legionów polskich we Włoszech. Stosunkowo szybko dotarła do Polski, na ziemię polskie. Wiemy, że już jesienią 1797 roku została przemycona właściwie w bagażach arystokratów, którzy podróżowali po Europie. I chociażby Anna Sapieżyna, która tak zachwyciła się tą piosenką, że jak przyjechała do Warszawy na krakowskim przedmieściu, otworzyła po prostu okno i zaczęła grać na pianinie, grała tą piosenkę i śpiewała ją. I ludzie słuchali pod oknami i tak to się podobało. Ona bardzo łatwo wpada w ucho, bardzo łatwo można się jej nauczyć. I w ten sposób błyskawicznie została, Polacy nauczyli się tej piosenki. Prawdziwy renesans pieśń legionów polskich przeżywała w okresie powstania listopadowego. Była ona bardzo chętnie śpiewana, jednak o popularności jej znakomicie świadczy fakt, że w tym czasie powstało przynajmniej 16 parafraz pieśni legionów polskich albo pieśni osnutych na melodii Mazurka Dąbrowskiego. Pieśnią Legionów witany był generał Dąbrowski w 1806 roku podczas triumfalnego wjazdu do Poznania. Jej zwrotki towarzyszyły żołnierzom podczas powstania listopadowego i styczniowego, w czasie rewolucji 1905 roku i w czasie I wojny światowej. Ze względu na patriotyczno-wyzwoleńczy wydźwięk Mazurek Dąbrowskiego zyskał popularność także poza granicami kraju. Klęska powstania listopadowego wywołała akcje solidarnościowe we wszystkich krajach niemieckich. Sympatia dla Polaków brzmiała w pieśni Noch ist Polen nicht verloren. Richard Wagner wykorzystał melodię Mazurka w uwerturze Polonia, a w 1834 roku Samuel Tomaszik, słowacki poeta romantyczny, zainspirowany Mazurkiem Dąbrowskiego, napisał po słowacku pieśń Hej Słowacy. Moment tworzenia hymnu przez Wybickiego, tworzy się nowa warstwa. Ta nowa warstwa, która odegra w historii w najbliższych wiekach, w XIX, XX i do dzisiaj sądzę, szczołową rolę będzie inteligencja. Kiedy ta inteligencja się rodzi, Polska, taka, o takiej tożsamości, jaką mamy dzisiaj? Mamy sytuację taką, że do tych szeregów tej elity polskiej dochodzić zaczynają ludzie z innych stanów, a więc przede wszystkim mieszczaństwo, a później także i chłopi. To będzie ta warstwa, która będzie te strofy Mazurka Dąbrowskiego popularyzowała. Czyli oni właśnie będą mówili o tym, jaki jest patriotyzm, jakie są nasze cele, w co warto się zaangażować, żeby walczyć o odzyskanie państwa. W refrenie podkreślona została wola walki Polaków i nadzieja szybkiego powrotu do kraju pod przewodnictwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Legiony polskie pod jego dowództwem były według Józefa Wybickiego gwarantem siły zbrojnej, która z Włoch powinna wyruszyć do Polski, by walczyć o jej niepodległość. Refren został napisany w formie apelu, słowo marsz powtórzono dwa razy, nawiązując tym samym do piosenki żołnierskiej. Muzyka pozostaje jednak w metrum 3/4, co nie jest charakterystyczne dla rytmu marszowego. Wybicki ukazał wstępne, niezrealizowane założenie szlaku bojowego Legionów. Po przepłynięciu Adriatyku i wylądowaniu na Bałkanach miały one wyruszyć do Polski z kierunku południowo-wschodniego. Wówczas najpierw przekroczyłyby Wisłę, następnie Wartę i wyzwoliły cały kraj. Poeta odwołał się do postaci Napoleona, świetnego stratega i błyskotliwego dowódcy, ukazując go jako wzór do naśladowania.
W momencie powstania pieśni Napoleon był francuskim generałem odnoszącym liczne sukcesy militarne. Już wówczas zdobył duże uznanie Polaków, którzy zaczęli pokładać w nim nadzieję, że przywróci Polsce wolność. Mimo że utworzone w 1807 roku jako namiastka państwa polskiego, Księstwo Warszawskie przetrwało tylko do 1815 roku, a Bonaparte poniósł ostatecznie klęskę pod Waterloo, która pogrzebała nadzieję na odbudowanie wolnej ojczyzny, to w polskiej tradycji niepodległościowej szacunek dla niego był przejawem patriotyzmu i wyrazem poczucia tożsamości narodowej. Jak wielką siłę miał Mazurek Dąbrowskiego, jak silnie oddziaływał na ludzi, dobrze pokazuje wydarzenie, które miało miejsce 8 kwietnia 1861 roku. Wówczas zebrani na placu zamkowym ludzie, stojący naprzeciw uzbrojonych żołnierzy carskich, usłyszeli grającego na trąbce pocztyliona, który przejeżdżał obok. Wygrywał na swojej trąbce Mazurek Dąbrowskiego. Tak bardzo podniosło to ludzi na duchu, że ruszyli naprzeciwko uzbrojonym Rosjanom. Tego dnia na placu zostało, nie wiemy dokładnie, nie znamy dokładnej liczby, bowiem władze carskie ukryły tą liczbę, ale szacuje się, że padło około 200 osób, 5 razy tyle osób zostało rannych. Pocztylioni bardzo często wygrywali Mazurka Dąbrowskiego na trąbce. Tak bardzo irytowało to władze carskie, że w lipcu 1863 roku odebrano pocztylionom trąbki. W zwrotce tej pojawiają się odwołania do wojen szwedzkich i duńskiej kampanii hetmana Stefana Czarnieckiego, kiedy to wojska polskie dotarły do Jutlandii. 14 grudnia 1658 roku Czarniecki przeprawił się przez Cieśninę Morską i odbił z rąk szwedzkich wyspę Als oraz szturmem zdobył twierdzę Koldyngę. Po tym, jak wrócił przez morze do ojczyzny, udał się na kolejną wyprawę wojenną, tym razem przeciwko Rosji. Wybicki pokazał, że podobnie jak podczas potopu wojska Czarnieckiego walczyły o wyzwolenie Danii, niosąc zwycięstwo innym, tak legiony polskie we Włoszech walczą o wolną Polskę poza granicami kraju. Wzruszony ojciec i ciesząca się na widok polskiego wojska młoda dziewczyna o imieniu Basia obrazują naród polski zaangażowany w aktualne wydarzenia ważne dla kraju. Wspomniane w zwrotce tarabany, czyli bębny używane powszechnie do nadawania tempa marszowego oraz komunikowania się w czasie bitew, symbolizują docierające z zagranicy informacje o potyczkach legionów polskich. Basię często utożsamiano z Barbarą Chłopowską, córką generała Ksawerego Chłopowskiego, która w 1807 roku została drugą żoną Jana Henryka Dąbrowskiego. Jednak Pieśń Legionów została napisana 10 lat wcześniej, niemożliwe więc, aby chodziło o tę konkretną osobę. Okazuje się, że całe te siły wojskowe obecne na emigracji, zwłaszcza które stawiają na Napoleona, to są czołowi spece od prowadzenia wojny, z olbrzymim w ogóle doświadczeniem. Takim generałem był m.in. Jan Henryk Dąbrowski. Także emigracja jest ważna i staje się bardzo ważna z powodów wojskowych, ale równolegle całe właściwie te oświecenie warszawskie, to większość tych ludzi w krótszy lub dłuższy czas przebywało na emigracji. I oni tworzą ten zalążek polityczny. Także mamy najwybitniejszych polityków na emigracji i najlepszych wojskowych oraz rzesze żołnierzy, którzy chcą walczyć o tą wyśnioną Polskę, żeby ją przywrócić na mapę. Zwrotka ta, niegdyś czwarta, dzisiaj piąta, nie jest wprowadzona do oficjalnego tekstu hymnu, stanowi jednak integralną część oryginalnej pieśni Józefa Wybickiego. Jeśli ją śpiewamy, to w wersji niezmienionej. Jej tekst mówi o tym, że warunkiem odzyskania niepodległości jest zgoda narodowa i sławienie dobra ojczyzny ponad wszystko.
Zjednoczeni Polacy, uważał poeta, będą stanowić siłę militarną, której nikt nie będzie w stanie przezwyciężyć. Po pokonaniu przez Francję Prus i po zawarciu pokoju w Tylży z Rosjanami w 1807 roku, zwrotka ta została usunięta z pieśni jako nieaktualna i niezgodna z polityką prowadzoną przez Napoleona. Nigdy też nie wróciła już do oficjalnego tekstu hymnu. Legioniści od początku uważali się za kontynuatorów insurekcji kościuszkowskiej. Po zwycięskiej bitwie pod Racławicami w 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydał Uniwersał Połaniecki i zasłynął jako dowódca, który chodził w chłopskiej sukmanie. Powszechnie uważano, że zwolniony w 1796 roku z niewoli mógłby stanąć na czele Legionów Polskich i stać się wyzwolicielem ojczyzny, jednak nigdy nie objął on dowództwa nad legionami ani nie zaangażował się w działania militarne. Prawdopodobnie dlatego tę zwrotkę zaczęto pomijać i nie weszła ona w skład oficjalnego tekstu hymnu. Mazurek powstaje w 1797 roku i od razu staje się taką pieśnią wojskową, która mimo tego nietypowego metrum 3/4, czyli jest walczykiem, jest mazurem, jest główną pieśnią wojskową śpiewaną w tym czasie. Były inne, ale ta była, stała się jak gdyby najważniejsza. I ona właściwie będzie utrzymywała to swoje pierwsze miejsce w wojsku przez cały wiek XIX aż do I wojny światowej. Po pierwszej wojnie, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, nie mieliśmy własnego hymnu. Oczywiście Mazurek Dąbrowskiego był bardzo popularną pieśnią, ale obok Mazurka Dąbrowskiego były również inne bardzo popularne piosenki. Warszawianka, którą często śpiewaliśmy. Właśnie ta Święta Miłości Kochanej Ojczyzny Ignacego Krasickiego. Następnie Rota bardzo często, czy Pierwsza Brygada, którą przecież śpiewaliśmy w czasie pierwszej wojny. I postanowiono zrobić konkurs i wybrać po prostu którąś z tych piosenek za hymn. Prawdę powiedziawszy, z tych wszystkich pieśni wydaje się, że Mazurek Dąbrowskiego miał najdłuższą tradycję zakorzenienia się w konkretnych sytuacjach wojennych. We wszystkich tych powstaniach, we wszystkich tych, że tak powiem, ingerencjach Polaków w Wiośnie Ludów, nie wiem, w sprawie węgierskiej, we Włoszech, w rewolucji francuskiej, w komunie paryskiej. Także wszędzie ten Dąbrowskiego Mazurek był. I on jakoś tak w naturalny sposób wszystkie te pozostałe piękne pieśni patriotyczne odsunął w kąt. I w związku z tym właściwie nie było tutaj co się zastanawiać. I stał się, był najpopularniejszy po prostu. 26 października 1927 roku ogłoszono wyniki tegoż konkursu. To było takie, no, trudno powiedzieć referendum, bardziej taki właśnie konkurs, w którym mogli brać udział wszyscy, którzy mogli się prawda, chcieli wypowiedzieć. I ogłoszono okólnikiem, że hymnem zostaje właśnie Mazurek Dąbrowskiego, ponieważ ta piosenka zdobyła najwięcej głosów. 2 kwietnia 1927 roku do hymnu dołączono nuty i w tym momencie Mazurek Dąbrowskiego stał się oficjalnym hymnem narodu polskiego.